już w najbliższą niedzielę na miłośników folkloru, pysznych, tradycyjnych dań i regionalnych produktów czeka moc atrakcji we Mściowie, w gminie Dwikozy, tuż przy szkole podstawowej, gdzie odbędzie się piknik z produktem polskim. W trakcie wydarzenia zaprezentują się koła gospodyń wiejskich działające w powiecie sandomierskim i rozstrzygnięty zostanie pierwszy etap powiatowy 7. edycji ogólnopolskiego konkursu Bitwa Regionów. Na niedzielne spotkanie we Mściowie zaprasza kierownik Powiatowego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Waldemar Maruszczak, zapewniając, że podczas wydarzenia smacznej i dobrej zabawy nie zabraknie. W programie oprócz degustacji znalazły się również liczne atrakcje, zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych uczestników niedzielnej zabawy. Będą nasze panie z kół gospodyń prezentować swoje potrawy regionalne, tradycjonalne. Będziemy mogli podziwiać te potrawy. No i myślę, że komisja konkursowa będzie wybierała jak najlepsze, która jest najlepszą potrawę. Chcę powiedzieć, że mamy w naszym powiecie sandomierskim 90 kół gospodyń wiejskich, które działają bardzo prężnie, są wszędzie widoczne. Z tego do konkursu przystąpiło 13 kół, które będą się prezentować. Na tej uroczystości będą wszystkie instytucje rolnicze, będziemy my jako Agencja Restrukturyzacji, będzie KOWR, będzie Ośrodek Doradztwa Rolniczego, będzie KRUS, będzie Szkoła Rolnicza. Przypomnijmy, że konkurs odbywa się w 12 powiatach województwa świętokrzyskiego, a w powiecie sandomierskim w Bitwie Regionów zdecydowało się wziąć udział blisko 20 KGW, których potrawy będziemy mogli degustować w niedzielę od godziny 16. Mamy nadzieję, że zachęcimy Państwa, przede wszystkim wszystkich tych, którzy lubią tradycyjne potrawy, interesują się tradycyjną kuchnią polską, naszą tutaj regionalną, na właśnie to spotkanie, żeby zobaczyć, co polskie to najlepsze. Na imprezę zaprasza Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego, Ubezpieczenia Społecznego i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wspólnie z Urzędem Gminy w Dwikozach. Katarzyna Kaszluga, STV Info.